Magda Żakowska, witam Państwa. Jeszcze w nocy pogodę psuć będzie niż, którego centrum przemieści się znad Litwy i Łotwy nad północno-zachodnią Rosję. W dodatku na północy i na południu kraju zaznaczą się niżowe fronty i tylko na zachodzie i w centrum da o sobie znać pogodny wyż znad Atlantyku. Z północnego zachodu popłynie też chłodne powietrze. Co to oznacza? Otóż w nocy zachmurzenie duże na północy i na południowym wschodzie. Tu opady śniegu, deszczu ze śniegiem, a na pozostałym obszarze już niebo zacznie się wypogadzać. Najzimniej nad ranem w górach, tam do minus 6, minus 7 stopni. Cieplej na północnym wschodzie, w Rzeszowie 0, a na pozostałym obszarze od minus 1 do minus 3 stopni. Bardzo wietrznie będzie początkowo na północnym wschodzie, a w drugiej części nocy wiatr silny i porywisty będzie na krańcach północno-zachodnich. Co jutro? Otóż jutro na północy zaznaczy się jeszcze wpływ frontu i przed południem też na krańcach południowo-wschodnich. Natomiast od zachodu zacznie poprawiać pogodę nam wyższy atlantycki. Nadal popłynie jednak bardzo chłodne powietrze. Jutro zanik opadów, szansa na przejaśnienia. Napadać będzie na północy to opady deszczu ze śniegiem, deszczu i śniegu. Na termometrach od 1 stopnia w Krakowie do 4 we Wrocławiu. Natomiast na Suwalszczyźnie w ciągu dnia i oczywiście w górach niewielki mróz. W regionie w nocy, zwłaszcza w pierwszej części, jeszcze dużo chmur i opady śniegu lub deszczu za śniegiem. W drugiej części nocy poprawa warunków, opady zanikną, zanikną też chmury. Noc mroźna, minus 2, minus 3 stopnie, do tego wiatr zachodni, który chwilami może być porywisty. Jutro od rana poprawa pogody, bo mamy szansę na przejaśnienia i warto wykorzystać te przejaśnienia i rozpogodzenia na niebie, bo po południu znów chmur zacznie przebywać. Rześko 1 lub 2 stopnie, tyle maksymalnie pokażą termometry. Powieje znów chwilami porywiście. Wiatr jutro w porywach może osiągać prędkość od 40 do 60 km na godzinę. Ciśnienie powędruje w górę. Jutro w południe barometry pokażą 999 hektopaskali. W sobotę, w niedzielę, no niestety zamiast słońca znów chmury, opady deszczu i niewiele na termometrach, bo maksymalnie będą to 2 stopnie. Do zobaczenia.